W ostatnich tygodniach odejścia dziennikarzy z TVP stały się chlebem powszednim, ale przypadek Karoliny Pajączkowskiej jest nieco inny niż gwiazd tracących pracę od połowy grudnia zeszłego roku. Popularna reporterka i prezenterka zniknęła z anteny w połowie maja, a potem jej status długo pozostawał niejasny. Ostatecznie wyjaśnił się dopiero pod koniec wakacji, gdy Pajączkowska ogłosiła, że nie ma zamiaru przedłużać wygasającego w listopadzie kontraktu z telewizją polską. Gwiazda TVP Info podkreśla samodzielność tej decyzji, ale jej konflikt z szefostwem tej szybko przestał być tajemnicą. Od czasu swojego odejścia Karolina Pajączkowska chętnie komentuje wydarzenia na polskim rynku medialnym, a zwłaszcza rozmaite zawirowania wokół dawnego pracodawcy. Z czasem ujawniła też, że to Michał Adamczyk miał być osobą bezpośrednio odpowiedzialną za jej rozstanie z pracą na Woronicza. W odpowiedzi na jej insynuacje, były szef telewizyjnej Agencji Informacyjnej zapowiedział skierowanie sprawy do sądu, ale jak się okazało, aż do końca roku nadal nie złożył żadnego zawiadomienia w sądzie. Pozew, oczywiście, nadal nie dotarł. Dlaczego? Pan Adamczyk zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił i jakie dowody zabezpieczyłam. Ja doskonale znam prawdę. On również komentowała ten fakt w rozmowie z Plejadą Pajączkowska. Przy okazji dziennikarka zapewniała wtedy, że świadomie i z własnej woli pozostaje na bezrobociu i to pomimo spływających do niej wielu propozycji. Teraz Karolina Pajączkowska uchyliła rąbka tajemnicy w tej sprawie. Po opuszczeniu dużych telewizji wielu niezależnych dziennikarzy próbuje swoich sił w sieci, gdzie duża rozpoznawalność i większa swoboda doboru treści pozwalają im na stworzenie czegoś własnego. Tak było między innymi z Maciejem Orłosiem czy Magdą Mołek, a obecnie coraz więcej wskazuje na to, że na podobny krok może zdecydować się Karolina Pajączkowska. Na to przynajmniej wskazuje opublikowane przez nią na TikToku wideo. Dawna gwiazda TVP Info podkreśla w nim za pomocą czterech różnych języków: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego i polskiego swoje osiągnięcia i przywiązanie do rzetelnego dziennikarstwa. Pajączkowska podobno po 10 latach pracy zrozumiała, że chce uprawiać niezależne dziennikarstwo. Pozwólcie, że opowiem wam moją historię. Przez większość mojego życia zabierałam głos w tematach uczciwości, szacunku i potrzeby zapewnienia ludzkości godności. Oczywistą ścieżką kariery było dla mnie zostanie dziennikarką. Ludzie nazywali mnie pustą lalą, atencjuszką. Kropka, jako reporterka odwiedziłam kilkadziesiąt krajów i relacjonowałam najważniejsze wydarzenia ze świata. Po dziesięciu latach pracy w polskich mediach zrozumiałam, że jestem dziennikarzem niezależnym. Chcę Państwu pokazać, że liczy się tylko prawda. Liczy się wiedza. Zasługujemy na fakty, nie na opinie, przemawiała. Karolina Pajączkowska nie zmieni więc zawodu, ale, jak można wywnioskować z wygłoszonego przez nią oświadczenia, będzie od tej pory działać na nieco innych zasadach. Nie wyjawiła natomiast, czy dojdzie do tego w ramach istniejącego medium czy jakiegoś osobistego kanału, w tym miejscu chciałabym państwa serdecznie zaprosić do oglądania mojego programu. Przedstawiać w nim będę najważniejsze zagadnienia z dziedziny polityki międzynarodowej, aktualne wydarzenia i dyskusje z ekspertami, zakończyła, po czym na ekranie pojawiły się słowa to be Tinuet. Będziecie czekać na nowy projekt Pajączkowskiej. Zobacz też, Karolina Pajączkowska pokazała przelewy z TVN, U i TVP. Oto prawda o jej zarobkach Pajączkowska wezwała prokuraturę do szybkiego działania. Poszło o aferę z Wikigabor koniec z Bizancjum w TVP. Tyle zarabiają po zmianie władzy.